Mówiąc o sztucznej inteligencji, tak naprawdę mówimy o algorytmach uczenia maszynowego, a uczenie maszynowe jest sposobem działania programów, który umożliwia im uogólnianie rozwiązań na podstawie jakiegoś zbioru przykładowych danych, które dostały do nauki. Tego typu algorytmy mogą być wykorzystane do bardzo wielu rozwiązań, które wymagają pracy na dużych zbiorach danych. Może to być na przykład diagnozowanie nowotworów na podstawie zdjęć z obrazowania. Może to być w końcu rozpoznawanie obrazu, czy rozpoznawanie ludzi na podstawie fotografii. W rozwoju sztucznej inteligencji oczywiście musimy się dopatrywać na równi z zagrożeniami, również korzyści. Zagrożenia wynikają przede wszystkim z tego, że te algorytmy potrafią zrobić dużo więcej niż byli w stanie robić poszczególni ludzie jeszcze kilka lat temu. W związku z czym już pewne bariery niedostępności znikają, jeżeli chodzi o agregowanie danych, na przykład o danych osobach. Oczywiście tych zastosowań jest dużo więcej i na bardzo różnych płaszczyznach, łącznie z tym, że niedługo algorytmy uczenia maszynowego będą decydowały o inwestowaniu naszych środków, o tym, jakie jest nasze ryzyko finansowe czy zdolność kredytowa. Widzimy falę zalewu zastosowań sztucznej inteligencji, ponieważ w końcu powstał sprzęt, który jest wystarczająco szybki, mamy możliwości tak efektywnego przetwarzania danych, że te znane od dawna metody mogą być w praktyce wykorzystane.